Digis Mater Nere Dexterem,
Salutis eterne Jesus, benedicere digneris, hos amulus, quos nos in nomine tuo sancto benedicimus, ut qui eos portaverin in tua pace consistant, in tua voluntate permaneant, et in tuo amore vivant, crescant, senescant, atque multiplicetur in longitudinem diem, per Christum Dominum nostrum. Amen. Czy chcesz dobrowolnie i bez przymusu pojąć za małżonka tego Ludwika, którego tu widzisz? Tak. Czy chcesz wytrwać w tym związku dobrej i złej doli, dopóki śmierć was nie rozłączy? Tak. Czy chcesz przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym Bóg was darzył? Bóg Wszechmogący niech wam udzieli swej łaski, aby to, co będziecie wypowiadali, było zasadą waszego życia w małżeństwie. Podajcie sobie prawo. Aby zawrzeć święty związek małżeński, powtarzajcie za mną słowa przysięgi. Ja, Ludwik, biorę Ciebie, Natalio, za małżonkę i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz życie nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, Trójcy jedyny i wszyscy święci. Ja, Natalia, biorę Ciebie, Ludwiku, za małżonkę i ślubuję Ci miłość, wierność i posłuszeństwo małżeńskie oraz życie nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż. Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy jedyny i wszyscy święci. Ludwiku,
na znak zawartego małżeństwa, nałóż swojej żonie obrączkę, powtarzaj za mną. Żono, przyjmij tę obrączkę. Żono, przyjmij tę obrączkę. Znak wierności małżeńskiej. Znak wierności małżeńskiej. Ty miał ojca. Ty miał ojca. I syna. I Ducha Świętego. Amen. Natalio, na znak zawartego małżeństwa nałóż swojemu mężowi obrączkę, powtarzaj za mną. Mężu, mężu, przyjmij tę obrączkę. Przyjmij tę obrączkę. Na znak wierności małżeńskiej. Na znak wierności małżeńskiej. W imię ojca. W imię ojca. I syna. I syna. I Ducha Świętego. Ducha Świętego. Niech te obrączki będą wam zadatkiem błogosławieństwa niebios i pomocą do osiągnięcia zbawienia wiecznego. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozłączy. Małżeństwo, któreście między sobą zawarli, ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wszystkich tu obecnych biorę na świat, aby w razie potrzeby świadczyli o niniejszym małżeństwie w obliczu Boga zawartym i przez Kościół zatwierdzonym. Módlmy się, bracia, błogosławieństwo Boże dla nowożeńców, aby wiernie wypełnili to, co ślubowali. Błogosławionyś Ty się boisz Pana, gdy chodzisz Jego drogami, bo stracę on swoich będziesz pożywał, szczęście osiągniesz i dobrze Ci będzie. Małżonka Twoje jak płodny szczep winny,
Deus, Israel.
Gloria in excelsis Deo. Potens et misericors Deus, ut quod nostrum ministrator officium, tua benedictione potius impleata, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, vite convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Concede nos famulos tuos quesumus, Domine Deus, perpetua mentis et corporis sanitate gaudere, et gloriosa Beate Marie sempre virginis intercessione, a presenti liberari tristitia ad eterna per frui letitia, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, Quite convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Aleluya.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia sancti evangelii, secundum Matteum. Gloria tibi. In illo tempore accesserunt ad Iesum Pharisei tentantes eum et dicentes silicet homini dimitter uxorem suam quacumque ex causa. Qui respondens aeteis non legisti qui fecit hominem ab initio masculum et feminem fecit eos. Et dixit, propter hoc dimittet homo patrem et matrem, et adherebit uxori suae, et erunt duo in carne una. Itaque iam non sunt duo, sed una caro, quod ergo Deus coniunxit, homo non separet. Możecie usiąść. Na większą cześć i chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego, a nam na pożytek nasz zbawienny, czyta nam Kościół Święty Matka Nasza na uroczystość zaślubin lekcje z listu świętego Pawła, apostoła do Efezjan. Bracia, żony niechaj będą poddane mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus jest głową Kościoła. On zbawcą ciała. Ale jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mają być poddane we wszystkim swoim mężom. Mężowie, miłujcie żony wasze, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał za nie samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy przez obmycie wodą i przez słowo, aby go stawić przed sobą samym jako Kościół chwalebny, nie mający zmazy ani zmarszczki czy czegokolwiek podobnego, lecz by był święty i nienaganny. Taki mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosi się z nienawiścią do własnego ciała, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. A jesteśmy członkami Jego ciała. Dlatego opuści mężczyzna ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją i staną się dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. Niechże przeto i każdy z was miłuje swoją żonę, jak siebie samego,
a żona niech poważa męża. A teraz powstańcie na słowa świętej Ewangelii zapisanych u świętego Mateusza w rozdziale 19, których jako słów Bożych z uwagą wysłuchajcie. Onego czasu przystąpili do Jezusa faryzeusze, aby go podchwycić i mówili: czy wolno mężowi rozwieść się z żoną swoją dla jakiejkolwiek przyczyny? A on odpowiadając rzekł: czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku mężczyzną i niewiastą stworzył ich? I rzekł: dlatego opuści mężczyzna ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją i staną się dwoje jednym ciałem. Co tedy Bóg złączył, człowiek i niech nie rozłącza. I tyle słów świętej Ewangelii przeznaczono na uroczystość zaślubin. Możecie usiąść. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drogi Ludwiku, droga Natalio, drodzy rodzice, rodzeństwo, krewni, przyjaciele, wszyscy bracia i drogie siostry. Znajdujemy się w przepięknej świątyni, wielkopomnej dla dziejów naszej ojczyzny. Wiele sejmów i synodów, które porządkowały życie publiczne i kościelne, tutaj się odbywało. Ileż modlitw tutaj było składanych, ile ofiar mszyświętych. I dzisiaj ci wszyscy święci wymalowani na tych freskach patrzą na was i cieszą się z tego wyróżnienia. Bo kogo Pan Bóg wyróżnia, od tego też więcej wymaga. I pewnie ciekawi jesteście, co powiem na kazaniu. Przez wiele lat, jak głoszę kazania na ślubach, to mówiłem o różnych sprawach. Chyba wszystko, co mówiłem. Tłumaczyłem znaczenie słów, małżeństwo, łacińskich odpowiedników, konubium, nupcje, matrimonium, bo sama analiza pięknie wskazuje, jakie są obowiązki i zadania. Tłumaczyłem lekcje, że żony powinny być posłuszne swoim mężom, a mężowie kochać swoje żony. Czy też, co mówi Chrystus w Ewangelii, jest jasno napisane, czarno na białym, że nie ma rozwodów w Kościele katolickim. Te inne sprawy omawiałem wiele razy, ale na waszą uroczystość ślubną, której Pan Bóg wam pobłogosławił przez Kościół, powiem, czego Bóg życzy wam błogosławiąc. Niech nam pomocą będzie psalm 127 albo 128 według hebrajskiego tekstu, który żeśmy śpiewali nad wami, kiedy klęczyliście tutaj na stopniach prezbiterium. Jest to kontynuacja psalmu wcześniejszego, 126, który Kościół Święty odmawia na błogosławieństwo nowego domu. I ten psalm był naszą wspólną modlitwą nad wami. O co? Rozpoczyna się od słów: błogosławionyś, gdy się boisz Pana, gdy chodzisz Jego drogami. Bojaźń, o której tu mowa, to pełna czci miłość. Tak wielka, że boimy się obrazić tego, kogo kochamy. Ci, którzy mają bojaźń pańską w sercu, nie boją się niczego poza Panem. Odwrotnie zaś, ci, którzy się Pana nie boją, lękają się wielu innych rzeczy, w których ufność pokładają, że je utracą. Dlatego święty Jan uczy: w miłości nie masz lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk. Bo ten, który ma bojaźń pańską, nie tylko posiada mądrość, ale nie boi się niczego i dlatego jest nazywany błogosławionym, czyli szczęśliwym. Bo wszystkie swoje troski składa na Pana. Natomiast drogi pańskie, którymi należy chodzić, o których mówi psalm, są tymi, o których mówi prorok Jeremiasz. Stańcie na drogach Pana i szukajcie wiecznych ścieżek Jego,
a znajdziecie drogę i pójdziecie nią. Tą jedyną drogę wskazuje nasz Pan, który sam o sobie mówi: Ego sum via veritas et vita. Ja jestem drogą. I droga nieprawych zaginie, a sprawiedliwie będą chodzić ścieżkami Bożych przykazań. Dalej w psalmie kolejny werset. Bo z pracy rąk Twoich będziesz pożywał, szczęście osiągniesz i dobrze Ci będzie. Każdy mężczyzna musi pracować. Jednym z obowiązków męża jest zapewnić utrzymanie żonie i dzieciom. Tak, tak, drodzy wierni, to jest obowiązek stanu. Zapewnić utrzymanie, bo żona, wychodząc za mężczyznę, ma prawo być przez niego utrzymywana wraz z dziećmi, które mu urodzi. Tekst hebrajski nawet mówi dokładniej: trudy rąk swoich będziesz pożywał. I to jest aluzja do tego, że obok owocu praca przynosi zmęczenie, a zmęczenie i znój jest karą za grzech pierworodny. Ponieważ człowiek składa się z duszy i ciała, zatem i owoc musi spożywać tak fizyczny, jak i duchowy. Pokarm ciała służy po to, aby ciało podtrzymać w jego funkcjach, aby mogło żyć. Natomiast dusza karmi się pokarmem duchowym, który jest nieśmiertelny. A Pan nasz, gdy chodził po ziemi, mówił: moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał. A pełnić wolę Ojca, to znaczy przestrzegać Jego przykazań w życiu małżeńskim i w pożyciu małżeńskim. A to się wiąże z niemałym trudem. Trudem jest modlitwa. Proszę bardzo, łatwiej jest pracować fizycznie, niż się modlić. Proszę, spróbujcie modlić się nieustannie przez godzinę. Myślę, że niewielu próbowało. Trudem są obowiązki stanu. Trudem jest zrodzenie dziecka w bólu. Trudem jest jeszcze większym jego wychowanie, bo rozciągnięte w czasie. Nie ma owoców duchowych, jak i fizycznych, bez trudu ich uprawy. Kto jednak trudzi się nad nimi, ten będzie je spożywał ze spokojem i ma w duszy pokój, który nazywamy szczęściem. Mądrość Salomonowa mówi: lepszy jest suchy kęs chleba w spokoju, niż dom pełen biesiad kłótliwych. I dalej nasz psalm, któryśmy śpiewali: małżonka Twoja jak płodny szczep winny w zaciszu Twojego domu. Słowa te są jasne. Życzą żonie płodności, bo płodność jest znakiem Bożego błogosławieństwa. Gdy mówimy o ciąży, to zakłada nam, że coś nam daje pewne utrudzenie. Znowuż kłania się kara za grzech pierworodny. W ból będziesz rodziła dzieci. Ale gdy mówimy o stanie błogosławionym albo bycie przy nadziei, to znowuż nasze myśli wznoszą się ku rzeczom szlachetnym. To współczesny świat uważa, że dzieci to zagrożenie wolności i skrępowanie, gdy tymczasem są one ucieleśnieniem słów zbawicielowych, który mówił: kto przyjmuje jedno takie dzieci w imię moje, mnie przyjmuje. Kościół życzy młodej żonie płodności, która ma być na służbie odkupionej natury człowieka. Nie jej skrępowaniem czy czymś, przed czym trzeba się koniecznie zabezpieczać, ale ma być skarbem. I to trzeba uszanować, korzystać i pomnażać, póki jest czas. Święty apostoł Paweł mówił, że kobiety będą zbawione przez zrodzenie dzieci. Nie ma się co zżymać. To słowa są największego z apostołów, jeśli chodzi o trud pracy misjonarskiej. Mówi psalmista dalej: we wnętrzu Twego domu. Bo każda rodzina zasługuje, aby mieć własny dom, w którym czułaby się bezpiecznie. Dlatego mówi Pismo Święte u Syracha: pierwszymi potrzebami są woda, chleb, odzienie i dom. Cóż nie mieć domu?
czy bez dachu nad głową, jak to się dzieje z wieloma nieszczęśnikami, jest chyba największym wyrazem niedoli i nędzy. Dlatego młodym dzisiaj życzymy, aby mieli własny dom bez zobowiązań finansowych, bez kredytów czy innych obciążeń. Panią tego domu będzie ta, której mówiliśmy wyżej, jest płodna. I taki dom ma być obrazem Kościoła, którym głowę Chrystusa reprezentuje mąż, jak o tym pięknie uczył święty Paweł w dzisiejszej lekcji. A duszą tego domu i strażniczką domowego ogniska jest ta, która jest jego małżonką i ulubienicą. I dalej w psalmie śpiewamy: synowie Twoi jak oliwne gałązki dookoła Twego stołu. Nie jest powiedziane jak stare drzewa, ale jak oliwne gałązki. Oliwa z oliwek ma tę naturę, że poprawia smak potraw, to dostarcza paliwa do lampy i służy do namaszczania ciała, które przywracało zdrowie i siłę. Rzymscy żołnierze namaszczali się oliwą, czy atleci, i schodzi z tego, co potem się zeskrobywało, i odchodzi całe zmęczenie. Kto nie spróbował, może to zrobić. Gwarantuje efekt. I dzieci mają pomagać w pracy rodzicom. I dzieci mają służyć rodzicom, nie odwrotnie. Mają poprawiać smak życia, świecić dobrymi uczynkami i łagodzić trudy starości rodziców tytułem sprawiedliwości. Płodny szczep winny i sadzonki oliwki to obrazy, które wybrał prorok na oznaczenie surowości i miłosierdzia. Cierpkie wino surowych przykazań i łagodna oliwa miłosierdzia są potrzebne do tego, aby w domu panował ład i porządek, aby wychować dzieci, a zwłaszcza synów, którym potrzeba wina i oliwy, czy znaczy być surowym i kochającym. Powiedziano: synowie Twoi dookoła Twego stołu, bo stół w każdym domu powinien jednoczyć rodzinę, tak jak był obrazem wspólnoty, którą tworzył Chrystus Pan z apostołami. Czy też, gdzie zasiadał w domku nazaretańskim Zbawiciel ze swoją matką i świętym Józefem. Oto takie błogosławieństwo dla męża, który boi się Pana. I znowu powraca myśl, która nam psalm otwierała, że kto żyje w bojaźni i pobożnie i pracowicie, temu życzymy błogosławieństwo od Pana. A jakiego błogosławieństwa? Niech z Syjonu Pan Cię błogosławi, abyś widział pomyślność Jeruzalem przez całe Twe życie. Na Syjonie była kiedyś twierdza Jebuzytów, którą zdobył król Dawid i umieścił tam Arkę Przymierza. Zatem Syjon oznacza miejsce, gdzie przebywa Pan zastępów, przed którym zegnie się każde kolano. I temu, który zgina kolana przed Panem, on szczobrodliwie i hojnie błogosławi. Natomiast hardych kolana on sam zegnie. I nie napotkają miłosiernego oblicza, ale palącą sprawiedliwość, mówiącą: sługo niegodziwy, wiedziałeś, że jestem Pan surowy. Ale Ty, drogi Ludwiku, oglądaj pomyślność Jeruzalem przez całe swe życie. Nasza ojczyzna to nie te Jeruzalem zbudowane z kamienia w Palestynie, ale górne Jeruzalem, o którym mówi prorok Jan w Apokalipsie, zbudowane na 12 warstwach fundamentów, na nauczaniu 12 apostołów, wiernie przechowywanym przez Urząd Nauczycielski Kościoła. I abyście mieli całe życie wzrok utkwiony w niebo, tam gdzie jest cel, a stopy wasze chodziły twardo po ziemi. I abyś oglądał dzieci Twoich synów, pokój nad Izraelem. Oczywista jest tutaj mowa o wnukach, których oglądać jest szczęściem rodziców. Jednak Pan chce oglądać dzieci oliwnych gałązek,
Oliwna gałązka oznacza pokój. Zatem dzieci zrodzone z naszych uczynków mają przynosić pokój i być owocem dobrych uczynków. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój. I tak wielu synów i córek pokoju życzy wam dzisiaj Kościół. Pokój nad Izraelem. Izrael, jak uczy święty Hieronim, który ten psalm komentował, oznacza człowieka, który widzi Boga. Kto umie dostrzegać Boga w swoim bliźnim, ten jest synem pokoju. Najbliższym bliźnim mężowi jest jego żona, a najbliższym bliźnim dla żony jest jej mąż. I kto umie dostrzegać Boga we swoim współmałżonku, chociaż czasami przez jego czyny i zachowanie jest to bardzo trudne, ten będzie chciał mu wiernie służyć, nie rządzić. A wierność jest cechą małżeństwa, której strzeże nie tylko szóste przykazanie, ale pamiętajmy, że i drugie, ponieważ wypowiadając słowa przysięgi małżeńskiej, wezwaliśmy Boga na świadka. Kto te słowa złamie, łamie wprost i bezpośrednio drugie przykazanie. Ludwik i Natalia mają głębokie pragnienie nigdy tego nie naruszyć. Ale mówię, drodzy wierni, do wszystkich was. Jeśli będziecie mieli taką pokusę chociaż, oddalcie o czym prędzej. Drugie przykazanie. Branie i wzywanie imienia Pańskiego na darmo. Nad Ludwikiem i Natalią nie wzywaliśmy Boga na darmo, ale ufamy, że ten, którego przyzywaliśmy, któremu składamy doskonałą ofiarę z Jego Syna za chwilę, obdarzy naszych nowożeńców wszelkimi łaskami, o któreśmy prosili w tym psalmie i we wszystkich modlitwach mszy dzisiejszej. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dominus vobis. Et cum spiritu tuo. Oremus. In te Amen.
Suscite Domnis sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nominis sui, ad utilitate quo qua nostra, iusque ecclesiae suae sancte. Omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Orsum corda. Habemus ad Domino. Gratias agamus. Domino Deo nostro. Dignum et iustum est. Vere dignum et iustum est, equum et salutare. Nos tibi sempre tubique gratias agere. Domine sancte, Pater omnipotens, eterne Deus, per Christum Dominum nostrum, perque maiestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes, tremunt potestates. Celi celorumque virtutes, ac beata serafi, socia exultatione concelebrant. Cum quibus et nostras voces, ut admitti iubeas de precam, supplici confessione dicentes. Oh.
Panem Santos Vulnerabilis Manus Jesus et elevatus Sacris Arbitrum in Patrum Sui Patrum Ibi Gratias Arbitrum Benedixit Dedicum Discipulis Hostis Cipite Ad Pat Ex Comunis Hoc Est Me Corpus Quoque peccatorius. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Precepti salutarimus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione. Sed libera nos a malo. Oremus. Propiziare Domine supplicationibus nostris, et instituis tuis quibus propagationem Humani generis ordinasti, benignus assiste, ut quod te auctor iungintur, te auxiliante servet. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus. Deus, qui potestate virtutis tuae de nihilo cuncta fecisti, qui disposuisti universitatis exordis homini ad imaginem Dei facto, ideo inseparabile mulieris adiutorium condidisti, ut femineo corpori de viridares carne principium, docens, quod ex uno placuiste institui, nunquam licere disium. Deus, qui tam excellenti mysterio coniugalem populam consecrasti, ut Christi et Ecclesiae sacramentum presignares in fede renunciarum. Deus, per quae mulier iungitur viro et societas principaliter ordinata, ea benedictione donatur, quae sola nec per originalis peccati penam, nec per diluvi est ablata sententia, respice propitius super hanc famulam tuam, quae maritali ungenta consortio, tua se expetit protectione mulier. Sit in ea iugum dilectionis et pacis, fidelis et casta, nubat in Christi, imitatrixque sanctarum permane ad feminarum, sit amabilis viro sua ut Rahel, sapiens ut Rebecca, longeva et fidelis ut Sara. Nihil in ea ex actibus suis ille auctor prevaricationis usurpet, nec sa fidei mandatisque permanea punitore iuncta contactus illicitos fugiat. Muniat infirmitatem suam robore disciplina, sit brecundia gravis pudore venerabilis, doctrinis celestibus erudita, sit fecunda in sobo, sit probata et innocens, et ad beatorum requiem atque ad celestia regna pervenia, et videant ambo filios filiorum suorum, usquat in tertiam et quartam generationem, et ad optatam perveniat semen. Preundem Dominum nostrum, Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Jesus Christ, Filho de Deus.
qui te convivit, et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini, sit semper vobiscum. Et cum Spiritu Tuo. Confite orde omnipotenti, beate Marie semper virgini, beato Michali Arcangelo, beato Ianni Baptiste, sanctis apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi pater. Fia peccavini vis cogitatione, verbo et opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper virginem, beatum Michalum Archangelum,
Beatum Ioannem Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctus et te Pater, rarem ad Dominum Deum nostrum. Misereatur vestri omnipotens Deus, et demisis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Ex agnus Dei executolit peccatam. Domine non sum dignus, ut inter est subjectum meum, sed tantum dig verbo, et sanabitur anima mea. Domine non sum dignus, ut inter est subjectum meum, sed tantum dig verbo, et sanabitur anima mea. Domine non sum dignus, ut inter est subjectum meum, sed tantum dig verbo, et sanabitur anima mea. Pełniąc wszystko, jak należy.
Cetur omnis homo quid in me domini, et videas filios filiorum tuorum pax super Israelem. Dominus obiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Quesumus omnipotens Deus, instituta providentiae tuae pio favore comitare, ut quos legitima societate connectis, longeva pace custodias, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, sumptis Domine salutis nostres obsidis, dac fesumus Beate Marie, sempe Virgenis patrocinis nos ubique protegi, in cuius venerazione hec tua obtulimus maiestati, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obis. Et cum spiritu tuo. Deus Abraham, Deus Isaac, Deus Jacob, sit vobiscum.
et ipsa ad impleat benedictionem suam in vobis, ut videatis filios filiorum vestrorum, usquat tertiam et quartam generationem, et postea vitam aeternam habeatis sine fine, adiuvante Domino nostro Iesu Christu, qui cum Patre et Spiritu Sancto vivit et regnat Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Oh.